Odczytany fragment z Ewangelii świętego Mateusza ukazuje jedną z gwałtownych dyskusji Jezusa ze swoimi uczniami. A było ich wiele. Otóż kiedy Jezus wyjawił apostołom, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie, wtedy Piotr ostro zaprotestował. Nie tak sobie wyobrażał Mesjasza. Powiedział: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Ale i odpowiedź Jezusa była gwałtowna. Jezus nie przebierał w słowach, mówiąc: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Nie tryumf, ale służba, wypełnienie woli Boga jest najważniejsze. Niesienie krzyża, oddanie życia w imię najwyższych wartości będzie nagrodzone przez Boga. Bracia i siostry, od wybuchu Powstania Warszawskiego minęło 70 lat, ale dyskusja na temat jego zasadności nadal trwa. Często są to dyskusje gwałtowne, pełne emocji. Jej uczestnicy nie przebierają w słowach i metodach, które pomogą osiągnąć im zamierzony cel. Warto jednak wsłuchiwać się w argumenty uczestników tamtych dramatycznych wydarzeń. Jak oni myśleli? Co wtedy czuli? Co ich obligowało do takich, a nie innych decyzji? Dlaczego decydowali się na nierówną walkę z okupantem i jakie były ich najgłębsze motywacje? Warto też dotknąć miejsc zroszonych powstańczą krwią, poznać dramaty, jakie się tam rozegrały, poznać ludzi, którzy w nich uczestniczyli. Trzeba też spotkać się z tymi, którzy jeszcze żyją, aby opowiedzieli nam o zmaganiu się z hitlerowskim okupantem, o heroicznych postawach żołnierzy, sanitariuszek i lekarzy, harcerek i harcerzy szarych szeregów i kapelanów, którzy podtrzymywali na duchu, pomagali przejść na drugą stronę życia i ginęli, tak jak żołnierze i ludność cywilna Warszawy. Cenne są także modlitwa, chwila refleksji i zapalenie zniczy na znak pamięci i wdzięczności za przelaną krew, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Gustaw Herling Grudziński napisał, że powstanie było nieuniknione, jeśli po wrześniu zapadła powszechna decyzja dalszej walki. Nie można przez 5 lat przygotowywać żołnierzy do rozprawy z wrogiem, aby na 5 minut przed 12 powiedzieć im, że wszystko odwołane. Nie można przez 5 lat bić się na wszystkich frontach świata, aby przed decydującą bitwą zatrzymać w powietrzu podniesioną do ostatniego uderzenia pięść. Wszyscy jesteśmy uczestnikami Powstania Warszawskiego. Nie tylko jego żołnierze i dowódcy, nie tylko akowcy w każdym zakątku kraju, ale i żołnierze spod Monte Cassino, Tobruku, Narwiku i Arnhem. Było to coś kondratowskiego, coś z wierności do końca raz wytkniętemu kursowi. Jeden z powstańców tak wyznał: kapitulacja Warszawy w 1939 roku nie uchroniła nas od ofiar. Przez 5 lat straciliśmy 6 milionów ludzi, 1000 zabitych. To było 5 bezkarnych ulicznych egzekucji, pół dniówki pracy jednej komory gazowej. Teraz przynajmniej Niemcy drogo, coraz drożej muszą płacić za życie każdego z nas. Przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego uczestnik powstania, a dziś prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
profesor Leszek Żukowski w krótkim przemówieniu 1 sierpnia bieżącego roku podał ważny argument w dyskusji z tymi, którzy krytykują powstanie z tego powodu, że przyczyniło się ono do unicestwienia i zniszczenia stolicy. Jeśli nie wojsko niemieckie, to armia sowiecka zamieniłaby nasze miasto w gruzy. Jeśli 100 tysięcy mieszkańców okupowanej stolicy przystąpiłoby do budowy umocnień przed atakiem armii sowieckiej, zostalibyśmy nazwani kolaborantami. Bracia i siostry, z prawdziwym wzruszeniem staję dzisiaj w tym miejscu. Wiele bowiem osób nawiedza to miejsce. Jednak śmiem twierdzić, że niewielu ma świadomość tego, co się tutaj wydarzyło. Dokładnie 70 lat temu pod gruzami zbombardowanego pasażu Simonsa zginęło około 300 osób. Na tym miejscu, w tym rejonie Warszawy, zginęło 300 żołnierzy Armii Krajowej. Niewiele mówią zwykłym przechodniom te bardzo niewielkie szczątki konstrukcji w postaci żelbetowych słupów. W tym miejscu został ustawiony ołtarz. Przechodzień dostrzega park, dostrzega zieleń, ale nie przypuszcza, że pod ziemią w zawalonych piwnicach wciąż spoczywają ofiary niemieckich nalotów. Wszak, jak wyczytałem, po wojnie wydobyto tylko 99 ciał. Dlatego msza święta i modlitwa na tym miejscu są wyrazem pamięci i mają tę pamięć o bohaterach czasu utrwalić. I jak już wspomniałem we wstępie do mszy, jest to lekcja historii dla młodego pokolenia Polaków. Wolność nie jest dana raz na zawsze. Ona jest dana i zarazem zadana. Wolność krzyżami się mierzy. Nie jest prawdą, że Polacy bezsensownie przelewali krew. Przez uczciwą pracę i służbę chcemy, aby Polska się rozwijała, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna. Dążymy do tego, jak to pięknie wyraził Cyprian Kamil Norwid, aby uniepotrzebniało się męczeństwo. Jak podkreślałem 31 sierpnia, Polacy wtedy chcieli żyć. O tym nam nie wolno zapomnieć. Walka była ostatecznością. Nie możemy jednak zapomnieć o ewangelicznej prawdzie. Nikt nie ma większej miłości, jak życie swoje dać za przyjaciół. Życie dać w obronie ojczyzny, wszak miłość żąda ofiary. Dlatego osobiście bardzo dziękuję za ten kolejny akcent powstańczych obchodów 70. rocznicy tamtego wydarzenia. Osobiście bardzo dziękuję za to, że ilekroć będę przechodził tym parkiem, to zatrzymam się tutaj przy tym niewielkim znaku. Pomyślę o tych, którzy tu zginęli, którzy tu jeszcze spoczywają. I ogromnie się cieszę, że są z nami harcerze, jest młodzież. Droga młodzieży, nie ma lepszej lekcji historii, jak dotknąć miejsc zroszonych męczeńską krwią. Nie ma lepszej lekcji historii, jak spotkanie z kombatantami i weteranami, powstańcami i posłuchanie ich niezwykłych historii. Dlatego dziś przy ołtarzu dwa słowa są ważne. Modlitwa i pamięć. Pamięć i modlitwa. I ogromne wołanie, gorące wołanie do Boga o pokój, żeby takich miejsc już nie było w naszej ojczyźnie. Żeby ludzie nie musieli przelewać krwi, żeby się uniepotrzebniało męczeństwo. Takie jest przesłanie tego dzisiejszego spotkania i tej szczególnej modlitwy w
tym szczególnym miejscu w sercu naszej stolicy.